stąd. No nic, przejdę się jeszcze tutaj na tą drugą stronę, zobaczymy. Tu się w ogóle da przejść. Właśnie, to ja takie krzaczory się pojawiły. Ale wygląda jakby się szło. Światełko w tunelu. W ogóle ja przeszłam całą jedynkę, ani razu nawet nie używając petardy. I w sumie do tej pory nawet nie wiem, jak się rzuca petardą. Nie mam pojęcia. O, bazyliszek. Okej, super. Na pewno przeżyję to. Muszę iść siusiu, no. Co? Nie. Co to jest? Nie. Czekaj, ale to sam wilk chyba za mną idzie? Tak? Dobra. Jak tylko wilk to... to mnie zabije. Przywódca stada, kolejny, kuźwa. Jak ja mam... O, są wiwerny. I co, i się teraz okaże, że... że nawet nie przejdę do nich, co? Już nie, tu jest chyba przejście. No dobra. A, już po mnie leci. No, super. Oto. Żegnam się z życiem. Taki kawał tutaj szłam, żeby po prostu się wyjebać. Polecam. Ten już nie działa. Kółko. Nie wiem, czy ten zapis w tym miejscu to mi kurde da cokolwiek, tak szczerze. A czy ja mam tu ulepszone igni? Wydaje mi się, że ja go używałam, nie? Znaczy dodawałam sobie. Nie gadaj, że nie mogę ich tutaj stąd namierzyć. Aż tak daleko są? O, jest. Została. Nie, 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 czekaj, czekaj, czekaj. Nie byłam na to gotowa. O, dobra. Nie, jednak nie. Jednak. No, nie załadowało się do końca, ale dobra. Nie jest źle. Myślałam, że będzie o wiele gorzej. O, bazyliszek! Skąd ty tu się? O! Dawaj, dawaj! No dawaj, bo weszło mu z... Oj, no co za debil z Geralta. Nie wierzę. Skąd tu się ten bazyliszek wziął? Skąd tam ta kolejna wiwerna się wzięła? A, idź pan. Nie mogę.
Co mi przesyłasz? Co to? Why? Czemu? Ale czemu padłaś? No nie wiem czemu, no. Zabili mnie, no co ci powiem. Bazyliszku, nie masz się tu przychodzić, czaisz? Druga wiwerna też jest na miejscu, więc spoko. Co to? To takie podstawowe, wiem co i jak. Dobry napis. Mam nadzieję, że nie wyskoczy tutaj żadna jakaś dodatkowa wiwerna, szmata. Dobra. Weszło dwa razy. Dwa razy to powinno być wystarczające, nie? Nice! Dobrze wyszło. Nie. Tak, zapisujemy. No i została królewska. Słuchaj, koleżanko. Dupcie. Ty, co to jej aż tak dużo HP zjada? Innym aż tyle nie zjadało. Ile? Ej, no umrę. Umrę na śmierć tutaj. No nie, jeszcze zmisował to. Nie mogę, no. Będziemy się ganiać, koleżanko. Bo widzę. Nie dajesz mi innej możliwości. Nie chowaj tego miecza! No nie widzisz, że cię wiwerna kuźwa goni? Ja pierdzielę, no. Dobra, ile jeszcze razy? Podejrzewam, że jeszcze raz albo dwa. Tu jest w ogóle te miejsce mocy. No teraz to już na pewno ostatni raz został. Zostaw mnie. Co się wstrzymało? Czemu się wstrzymało? Nie no. Dawaj, Geralt. Ostatni raz. Puf. Nawet jajo jest. Dobra. Zapiszmy. Ciekawa jestem, jak w naturalnym środowisku ta jej wilki miałyby na te wiwerny polować. 100%. Na pewno by tak było. Z nim już się nie biję, po prostu chcę jak najszybciej iść sobie stąd. Przestań mi trząść podłogą. Jak daleko skolopendromorfy będą mnie gonić? Tak tylko teoretycznie.
Czysto teoretycznie. Ciekawa jestem, czy ona też mi nie poda jakiegoś faktu za to, że jej pomogłam i za to, że jej to mięso przyniosę. Że jakiś szczegół konkretny. Zaskoczenia całym stadem. Nigdy w życiu jeszcze nie grałam w te DLC-ki. Czekaj, czy ja nie ominęłam właśnie przejścia? A nie. Ja to już sama nie wiem. No, kurde. Nie, chyba nie. To Samir go dokończy. Czemu te wilki się tak dziwnie tutaj fokusują, że biegną za tobą całą mapę? Nie, to co inne, nie? Dobra. Chłopaki, przynoszę wam wilki. O, super. Cieszę się. Topa. Dobrze, dobrze, chłopaki. Zajmijcie się. Dobra, bo 15 minut mi zostało, więc musi to być szybka akcja. Mam nadzieję, że 15 minut to jest enough, żeby dokończyć. Przez... Pani. Ale jesteś lol. No co, no muszą mi trochę pomóc, no co? Geralt? No, macie. Czas na ucztę. Chodźcie, pieski. Nie przyjdą do ciebie. Sama je nakarmię. Diebel, Banshee, macie. Banshee. A to obiecana runa, proszę, wiedźminie. Ładne cacko. Geralt? Po co mi ta runa? Czego chcesz od Eskela? Potrafisz być miły, nie ma co. Masz rację, źle to zabrzmiało. Przepraszam. Chcę, żeby przestał uciekać przed swoim przeznaczeniem. I został księciem Kaingorn? Dobrze się czujesz, Deidre? Eskel jest wiedźminem. I co z tego? Chyba nie zdajesz sobie sprawy, jak dziecinnie brzmią te wasze wiedźmińskie morały. Ciągle słyszę, jesteśmy wiedźminami, wiedźmini nie mają uczuć i tym podobne. Mnie nie nabierzesz. Macie uczucia i emocje. Jesteście jak normalni ludzie, tyle że szybsi. Nie wiem, czemu tak usilnie staracie się to ukryć. Czasem lepiej nie walczyć z legendą. Trzeba się dopasować. Być może, ale mnie nie nabierzesz. Albo mieć dobrą wymówkę po prostu. Czemu tak na mnie patrzysz? Wiesz, wiedźminie, że księżniczki zwykły nosić majtki z batystu? Co to jest batyst? Czy to, co po prostu... Skoro tak twierdzisz, bywaj. Ty to, co mówisz, przystoi księżniczce? Co ty, psiakryw, możesz wiedzieć o księżniczkach? Ja byłam księżniczką i wiem, że cała przyjemność bycia takową to możność robienia, co się chce. Mam ci powiedzieć wprost, czego mi się chce, czy sam się domyślisz? Okej. No, w sumie, mieszkać tyle czasu w dziczy. Ciekawe, ile wiedźminów Kermoren już tak zdążyła zbałamucić. Zyskałem wdzięczność Deidre. No ciekawe dlaczego. Myślałam, że ktoś tu stoi. Czemu mamy bazyliszka, kurwa, na wejściu do Kermoren? Kurde. Ej, bo ja umieram od tego bazyliszka. No nie mogę. Nie zapisałam nawet. Mamo, no co? Dobra, zapisałam. Ale nie jestem trochę po czasie, ale chuj.
Gdzie jest ten bazyliszek? Szmato. Brudę. Muszę jakoś trafić, żeby dostał tym ardem. Nie! Czy dostał? Nie dostał! Nie! Fuck, dobra. Spierdzielenie się, no. Co tu robi bazyliszek, ja się pytam. Słuchaj, ja chcę tylko przejść koło ciebie, okej? Okay? Dobra, idę sobie, pa. O coś pytałeś, ale się nie skupiłem. Żebym ja wiedziała, o co ja pytałam. Skąd mam wiedzieć, kuźwa? Tylko ogarnięte osoby wiedzą, o co pytały 5 minut temu, a ja nie jestem ogarniętą osobą. Dobra, Lambert jest Kel, bo tam się coś ten... no... zadziabdziało się. O, Vesemir tutaj dzielnie walczy też z wilkiem. Widzę przez cały dzień. Jezu, już myślałam, że mnie dokończy ten wilk, nie? Jestem na hita dosłownie. Dobra. Plik. 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 Aha, no. Wilku! No, dobra. Myślę, że czas podjąć decyzję. Musimy zdecydować, co robimy z Deidre i jej bratem. Eskel chce, żeby każdy się wypowiedział. Sprawa dotyczy bezpieczeństwa Kaer Morhen i nas samych. Jeśli popełnimy błąd, konsekwencje mogą być opłakane. Wszyscy gotowi? No. Tak, zdecydujmy. Zatem do dzieła. Ja zacznę. Uważam, że nie powinniśmy się do tego mieszać. To znaczy, nie możemy udzielać dłużej schronienia dziewczynie. Powód jest prosty. Jeśli Sabrina doniesie Henseltowi, będziemy musieli przez kilka lat omijać Kedwen szerokim łukiem. Lambert. Deidre jest mi obojętna, ale nie podoba mi się, że jakiś szlachetka, władca trzech zamarzniętych pagórków, przyjeżdża tu i żąda posłuszeństwa. Tu jest Kaer Morhen, tu nie obowiązuje królewskie prawo. Uważam, że powinniśmy pogonić stąd czarodziejkę i szlachcica. A ty, Eskel? Jestem rozdarty. Z jednej strony rozumiem Vesemira, z drugiej czuję, że jestem coś winien tej dziewczynie. Czuję jakąś więź. Mój głos nie będzie obiektywny. Najpierw chcę poznać twoją opinię. Nie możemy oddać dziewczyny w łapy czarodziejki, to będzie po prostu podłe. Zgadzam się z Vesemirem, musimy zachować neutralność. Tylko, że czy neutralność z góry oznacza, że ją oddajemy w łapy czarodziejki, no bo nie możemy jej zachować miejsca, tak, że nie będzie jej w Kaer Morhen, ale ona sobie może uciec, nie? Wcale nie musi oznaczać, że ja ją dosłownie wezmę, wyciągnę i oddam, nie? Tego bym nie chciała. Ale powiem szczerze, że mam jakieś takie wrażenie, że ta neutralność to wcale się nie zakończy neutralnością. Dobra, nie spróbuję to. Nie możemy oddać dziewczyny w łapy czarodziejki. To będzie po prostu podłe. Co w takim razie zrobimy z Sabriną i szlachcicem? Deidre musi zrzec się praw do ziemi. To powinno wystarczyć Merwinowi, a czarodziejka będzie się musiała pogodzić z naszą decyzją. Albo postawię sobie jej śliczną główkę nad kominkiem. Lambert, zachowaj swoje mroczne teksty na później. Mroczne? Spróbujemy to załatwić bez walki. Dobra, ty, no lepiej nie. Eskel i ty, Geralt, pójdźcie do naszej księżniczki. My tu zaczekamy. Czyli do Deidre. Chodź, Eskel, idziemy. O nie, ten bazyliszek tam jest. Ja pierdzielę, no. Jak żyć? O, ona co? Czemu ona się tu tepnęła? Chyba, że zaczęła uciekać. O, sunie. To było miłe. Co? Pomożemy ci. Dziękuję. Nie wiecie, ile to dla mnie znaczy. Jednak musisz pójść do obozu i powiedzieć bratu, że zrzekasz się praw do tronu i majątku. W ten sposób powinniśmy go przekonać. I pozbawić Sabrinę wsparcia.
wysoka cena. Ale chyba nie mam wyboru. W takim razie ale przecież to nawet... Cieszę się, Deidre. Naprawdę. To brzmi jak naprawdę happy end. Przecież wystarczy dosłownie, że powie, że ona się zrzeka praw. Marvin zostanie, czy tam Marwan zostanie księciem, a ona będzie wolna tak, jak tego chce. Czy to nie jest 200 IQ? Tak jak w sumie tego chciała? O, nagle te wilki są mi przyjazne. Jesteś tu w ogóle? Idziesz? Szybko, chłopaki, ruszać tyłki, bo kurde, muszę już iść, no. Happy end? No, no nie wiem, czy happy end, no. Ja, nie wiem. Wydaje się wszystko być ładne. Nie wiem. Co to za procesja? Merwinie, jest sposób, by załatwić sprawę pokojową. By wilk był syty i owca cała. Dobrze. Wysłucham was. Nie zapomnieliście o kimś? Nie. To dotyczy wyłącznie Merwina. Merwin. Porozmawiamy i z tobą, Sabrino. Później. Merwinie, jestem gotowa zrzec się praw do tronu oraz ziem Cairngorm. Jestem gotowa wyrzec się tytułu księżniczki. Bezwarunkowo? Jest tylko jeden warunek. Zapomnisz o mnie. Przestaniesz mnie ścigać i zabierzesz ze sobą tę wiedźmę. No i spokojnie. Deidre. Co? Milcz, dziewczyno. Merwinie, nie daj się oszukać. To podstęp. Podstęp czego niby? Spiszemy wszystkie dokumenty tu i teraz przy świadkach. Nie będzie żadnych niedomówień. Merwinie, nie słuchaj ich. Pamiętasz, jak skończył Robin? Jaki? To twoja sprawka, Glevisik. Twoja i twojej magii. Merwinie, każ Brinksowi aresztować Deidre. Tylko wtedy twój tytuł będzie bezpieczny. Inaczej nigdy nie będziesz... No pracować. Nie, no przecież mówimy... Zabiję cię, wiedźmo! A, fuck you. I co, i mnie zostawiła tutaj w tym... Która biegła do namiotu. Daj mi wejść. Daj mi wejść. Daj mi wejść. A on bije mnie. Fuck. No i dupa. Umrę tutaj. Już nawet nie mam tych. Nic nie mam. Życia nie mam. Nie rozumiem tylko, dlaczego my się bijemy tutaj z nimi, tak szczerze. Znaczy, jak jedna uciekła, druga uciekła, trzeci uciekł. Po co my się tu bijemy? Nie rozumiem, naprawdę. Eskel został powalony, Wesemir też. Jerdziele, co za debile. Pomóż Wiedźminom? Nie, oni muszą sobie sami poradzić. Oni muszą pomóc mi, a nie ja im. No co? Skąd się z tyłu wziął? Nie było tu nikogo. No? No? Co staw? Ja na nic... Nic mi nie pomoże. Ewentualnie jajko wiwerny, ale... Pomoże mi wzięcie go na Hitazarda. Dobra. O. Teraz niech się muzyczka uspokoi. Zapiszę sobie i spróbuję wejść do namiotu. Dobra. Zobaczmy. Daj mi wejść do namiotu, dobra?
Umówimy się, tak? Też chuja się umówimy. Dobra, jednak weszłam. I co, i nagle cała trójka tutaj? Doigrałeś się, braciszku. Mogłeś być księciem. Będziesz trupem. Dla ciebie, wiedźmo, mam przygotowany specjalny repertuar. Jest kompletnie szalona. Wiedźminie, pomóż mi. Sabrino, wspomóż mnie magią. Razem ją pokonamy. Nic z tego, braciszku. Magia na mnie nie działa. Geralt, nie chciałam zaatakować Eskela. Przestraszył mnie. To był instynktowny odruch. Poniechaj zemsty na Sabrinie. Wybacz, bratu. Udowodnij wszystkim, że czarodzieje się mylili. Że nie jesteś potworem. A jeśli ci powiem, że nie potrafię wybaczyć? Jeśli powiem, że marzę o zgotowaniu prawdziwej kaźni tej podłej suce? I tak tego nie zrobisz. Będzie z przyznaniem się do winy? W moich oczach będziesz po prostu chorobliwie mściwą smarkulą. Ale nie ja tu jestem sędzią. Geralt, nie bądź głupcem. Nie trzeba mędrca, żeby stwierdzić, że jej kompletnie odbiło. To pewnie efekt postępującej mutacji. To tylko domysły. Wiedźminie, przypominam ci o liście żelaznym od samego króla. Jeśli stanie mi się krzywda, król chętnie. Ale ja nie chcę, żeby ci się stała krzywda. Jesteście ja nie chcę jak tego. Dzieci, wszyscy. Zmuszacie mnie do podejmowania decyzji za was. Zatem podejmę decyzję. No. Zaatakowałaś Eskela, nie wiadomo, czy przeżyje. Ponadto szukałaś na to. Nie chciałaś pokojowo. Nie, no w sumie chciała, tylko jest po prostu głupia. Sabrina, będziesz musiała odejść i to na ziemię. To jest magia, jest intrygi. Obie próbujecie wykorzystać nas do swoich planów. Ale ty, Deidre, zaatakowałaś Eskela. Jak to? Nie wiadomo, czy przeżyje. Ponadto oszukałaś nas. Od początku nie chciałaś pokojowego rozwiązania. Oh my God. Odłóż broń. Mam dwie minuty, Kami. Jeśli odłożysz broń, na razie nic. To obiecuję, że Sabrina nic ci nie zrobi. Będziesz mogła odejść. Nie potrafię. No nie bij mnie, ja mam 0 HP. No kurwa, no i dobra. No jak, no nie. Sabrina se poszła, głupia szmata. No przecież to nie ma sensu żadnego. No nie. Jest poniech. A Geralt. O ty jest. O. Dalej. No nie. Nie, nie. Nie mogę nic używać. Arda, nie mogłam puścić nic kompletnie. I na chuj ja się dla niej starałam? Jakieś kurde wiwerny ją... Czy tylko ja uważam, że to nie ma sensu? No nie, no nie ma opcji. No, nawet nie przejdę tego. Dobra, chuj. Muszę iść zrobić raport do pracy, więc na razie koniec. Nie wiem. Nie wiem co. Zdenerwowałam się. Nie wiem co zrobić, tak szczerze.